Cześć, ja jestem Peach Games, a wy oglądacie kolejny materiał z cyklu Assassin's Creed Valhalla. No i na dobry początek tego materiału synchronizujmy się. Plan na ten odcinek jest taki, żeby zsynchronizować wszystkie dostępne miejsca tutaj w Winchester. Jeszcze są tylko dwa, tutaj i tutaj, a dopiero wtedy zajmiemy się eksploracją tego miasta. Może zaznaczmy sobie teraz kolejne. No i wypadałoby skorzystać teraz z skoku wiary, tylko gdzie tutaj mogę go wykonać, bo to też jest istotne. Stuk siana jakiś. No nie mogę go dojrzeć, czy to... No tutaj akurat... Jest, udało się, zaryzykowałem trochę. Trochę zaryzykowałem, bo no nie widziałem tutaj tego stogu. A my tymczasem... No wiecie, no gdybym tak skoczył, no skakałem w zasadzie na oślep, ale gdyby mi się nie udało, no to niestety, ale Eivor straciłaby dość dużo zdrowia, a niewykluczone, żeby nawet się zabiła. Także dobrze się stało, jak się stało. A na razie podążajmy do kolejnego miejsca, jeszcze 23 metry. Dzięki temu będziemy mieli odblokowane w mieście Winchester wszystkie dostępne aktywności i miejsca, gdzie są ukryte wszelakie skarby. Synchronizujmy to. Zaznaczmy sobie kolejne miejsce. Wypadałoby teraz tam dostać się i to jak najszybciej. Wypatruję tutaj właśnie tego stogu siana, gdzie... O, jest chyba tutaj będziemy mogli. Tak jest. No i teraz wypadałoby szybko przemieścić się już do kolejnego punktu, do kolejnego miejsca synchronizacji. Czy to będzie tutaj? Ale wydaje mi się, że... Nie, nie. To jest dokładnie tam. O, już ktoś mnie tutaj wypatrywał. Więc zanim ja tam dotrę... No to chyba parę głów poleci, tak mi się wydaje, a w zasadzie jestem tego pewien. No jeszcze... A gdybym tak spróbował tędy przejść... Tak! Myślałem, że to będzie już tutaj na tym terenie, ale... Ukryj się, bo już ktoś mnie... wypatrywał. Aj, to będzie tam. Wzrok Odyna na pewno pokaże mi, komu mogę tutaj zaufać, a komu nie. No na pewno cywilom jak najbardziej, ale żołnierzom no już niekoniecznie. Kościół Świętego Piotra. Wspinajmy się po prostu. Przejdź trochę w lewo. Jeszcze. No wydaje mi się, że spędzimy tutaj w Winchester na pewno cały ten odcinek, bo tych aktywności, tego bogactwa tutaj jest naprawdę dużo i mogą one być ukryte naprawdę w takich miejscach, gdzie ciężko będzie na pierwszy rzut oka się dostać. O tak.
No i teraz dopiero będziemy mieli pełny obraz wszystkich aktywności tutaj. No i nawet chyba tutaj na tej wysepce pojawiło nam się coś. Opactwo Runcwuda będziemy mogli wykonać najazd, ale zanim do tego dojdzie, no to spędzimy trochę czasu, a nawet mamy zadanie zatytułowane Szeryf z Winchester. Znajdź człowieka w bieli i porozmawiaj z nim. No ale skoro już tutaj jestem, zaznaczę sobie tą oto skrzyneczkę, która prawdopodobnie gdzieś tutaj jest w środku tego kościoła. Jeszcze jakbym naprowadził... Czekajcie, a gdzie ja to sobie za 26 metrów w górę? No ja spróbuję przede wszystkim wejść tutaj do tego kościoła. Chwała Pańska. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. No i teraz jak dostać się gdzieś wyżej? A i to jest tam. To przejdźmy do kolejnego pomieszczenia. I zobaczmy, czy tutaj stąd... Tak. Jak najbardziej można się dostać na górę. Dobra. No, 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 no. Już nie wspinaj się. Tak. Aj. Dobrze, 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 dobrze. Już myślałem, że spadnę. Wypadałoby to chyba przesunąć. Jak się Eivor spina. Dobra, to mamy zabrane. Natomiast ta skrzynka mnie interesuje. Czyżby jej tutaj nie było? A, jest jednak tam. No to trzeba by jeszcze zrobić to tak, żeby to przesunąć w tą stronę. Wejść na górę. I już jesteśmy. Mamy to. Pierwsze bogactwo zdobyte w Winchester. No tak. Mogłem opuścić sobie tą drabinę. Ale mniejsza już o to. Wyjdźmy stąd. Co ja mogę tutaj? Więc tu możemy kogoś zwerbować z tego, co widzę. Mamy też kupca, ale kupca to ja bym odwiedził na sam koniec, wiecie. I tutaj poza Winchester no też coś jest. Znaczy poza terenami miasta bodajże. Poza murami. Będę mógł jakoś bezpiecznie się dostać tam, żeby nie zwracać niczyjej uwagi. Dokładnie w tamtym budynku. Jeszcze skoczyłem na jakiegoś cywila. No ale dobra, zajrzyjmy tutaj. I na górze. Trzeba by tutaj się rozejrzeć, jak się dostać na górę, bo... Oho! Mamy to. Tylko tak nie mogłem doskoczyć. A tutaj? No jakoś przejść, no jeszcze. Okej. Czy teraz będę miał dostęp? Na razie mam dostęp do kwiatu srebra i mamy dostęp do skrzyneczki. No udało się. Co mogę sobie teraz zaznaczyć tutaj? No korci mnie, żeby tutaj na tą wyspę, ale... No ale jeszcze może się wstrzymam z tym. Tutaj bym szedł do tych schodów, bo prawdopodobnie, żeby dostać się tutaj do elementów wyposażenia Eivor, wypadałoby chyba znaleźć te schody.
czy to jest to, o czym myślę? Aj, kurde. Jednym ciosem. A więc jednak. No spróbuję się ukryć, wiecie? A gdzie ja sobie zaznaczyłem? Chociaż przejdźmy jeszcze do umiejętności, bo mamy dwa punkty. Wypadałoby je tutaj wszystkie rozdysponować. Na przykład to drzewko, 449 punkt mocy. O, co ty zrobiłaś teraz? Ach, dobra, może on się zacznie przemieszczać. Czy on mnie wykrył? Chyba nie. Udane skrytobójstwo. No, nie będę już chował nawet tutaj tych ciał. Kierujmy się w stronę tych schodów, wiecie? Czy ja dobrze w ogóle idę tak? Może po drodze jeszcze zastawimy pułapkę? I to nie jedną. Doskonale. Gdzieś tutaj są schody. Czy to o te tutaj gdzieś chodzi? 25 metrów mam. No chyba tak, jeszcze bardziej w prawo, czyli dobrze idę. Kotka nie mam ochoty głaskać. A schody są tutaj. Oho, ho. To nie są schody. Czekajcie, a jeszcze w tą stronę. Co tutaj mamy? No tutaj akurat nic już. To wiecie co? To ja w takim razie się wynurzę, żeby zaczerpnąć powietrza. Jeszcze raz spróbujemy zanurkować. Dokąd mnie to zaprowadzi? Nie mam zielonego pojęcia. Wynurzaj się. No i mamy to. Coś tutaj jest. Ale co? I to wszystko mogę śmiało pozbierać. I ewentualnie... No co jest? Dobra, teraz. Dało. Co mi to dało? Ach, po prostu. Odblokowałem sobie przejście. Skrzynka jest tutaj, co ciekawe. Aha. Więc to o to chodzi. No to skorzystajmy tutaj z tego dzbanka. Nie będę korzystał ze zdolności, skoro mam tutaj taką sposobność. Tylko muszę poczekać teraz, aż się wypali. Patrzcie, jednak nie. No i mamy tą skrzynkę. Świetnie. Tylko po co to było krążyć? Płynąć? To ja nie mam zielonego pojęcia. Ale tutaj za to jest kolejna. Tylko już przejść tam... No nie da rady. Ale tędy? O, po proszę.
No to teraz chyba użyję zdolności, tylko na pewno w ten sposób. I co my tu mamy? Zabierz stronę kodeksu. Kodeks Magasa, strona 6. Możecie sobie zatrzymać film, żeby to wszystko przeczytać. Ja to zrobię oczywiście poza anteną. Jeszcze przesunę trochę bardziej w prawo, bo to będzie wyjście bodajże stąd. Szpon Sutungra. Szpon Sutungra. No to zobaczmy. Szpon Sutungra. 128 atak, ale szybkość, zobaczcie, 79. No. Ogłuszenie trochę mniejsze. Musiałbym ulepszyć, kurczę, w krótszej przystani to. I dopiero wtedy. No. Tu mamy jeszcze jakąś notatkę. Pakt ukrytych. A to co to jest? Rozkaz ewakuacji. No. Aha, to już odsunąłem, to wychodzimy stąd. Jeszcze tutaj ewentualnie mogę zabrać co nieco. No i to by było chyba na tyle. To wszystko, co mogę tutaj zdziałać. Wydostań się stąd jak najszybciej. No co jest? Ruszaj, ruszaj. No, wygląda na to, że będziemy mogli kogoś pomścić jeszcze. 126 metrów akurat do tego człowieka. No i tutaj byśmy mieli temat załatwiony. Tutaj mamy jakąś aktywność. Czyli to jest gdzieś tam. Spróbujmy tam podejść. No mam nadzieję, że to nie będzie picie, bo ja sobie w tym piciu absolutnie nie radzę. Winchester mourns a good bishop and a... You seem agitated. What gave it away? The fact that I had to debase myself pissing in this swindler's pond, or the angry shouting? This man has something of yours? And here's another god sent to shit in my stew pot. Sod off, unless you are going to magic Alfred's jewel out your arse. If the jewel belongs to Alfred, it might be worth a pretty penny. Give me the jewel, Alfred Commission! A więc mamy zablokowane drzwi. No to rozejrzyjmy się w takim razie. Jak tam się dostać do środka? A tutaj z tej strony. Wszystko zaryglowane. Tu jest jakaś podpowiedź, no ale to... No nie wydaje mi się, żeby to do czegoś mnie to prowadziło. O proszę, a czy się dostanę? Jednak. Oj! Get out of it, you! Dlaczego? You! What are you doing in here? I am not your enemy yet, but that man outside certainly wants Alfred's jewel. Oh, Jesus wept upon the holy cross! Fuck off the both of you! Alfred will get the jewel when I get what I'm owed. Peace, or you'll feel my blade in your guts. Sorry, my beef is not with you. I only ask for what coin is fair. It cost me double to make over what was agreed.
I have a wife to feed. O, proszę. If the jewel belongs to Alfred, then on your life you'd be wise to deliver it for the agreed price. Marry on a donkey! You deserve the bloody thing. It's not worth my hide. Much as my wife would love to be a widow. Klejnot Alfreda. No jednak mamy to. Rozwalić tutaj to wszystko. Może coś zyskamy dzięki temu. A jeszcze gdybym tak tutaj zajrzał. No jednak na nic to się zdało. Tak oczywiście nie mogę tego zniszczyć, a tak? No co jest? No wreszcie. I have your jewel. Well, I didn't ask for your help, but I am glad of it. Alfred commissioned this rare thing. How rare? Filigreed gold, centered with a rock crystal and enamel plaque, a miniature of our most beatific Lord, Jesus Christ, and you're going to just keep it, aren't you? No i co tutaj zrobić? You may have it, but tell your king it will all be mine soon enough. His jewels, his treasures, his city, his throne. What? No, I... God's pearly tooth! Here's payment for you, and we will both forget this meeting. O proszę, nawet nie chciał tego klejnotu przyjąć. Pierwsza tajemnica w Winchester została rozwiązana, z czego się bardzo cieszę, i oprócz tego otrzymaliśmy 40 srebrników. Kolejne tatuaże. Którą stronę? Może tutaj spróbujmy? Gdzieś to będzie w tamtym kierunku. Ja spróbuję to domostwo obejść, by tam się jak najszybciej dostać. Pokazuje mi gdzieś kilkadziesiąt metrów w górę. No proszę. No spróbuję wejść ten. Albo może po prostu dojść. A proszę, drzwi zamknięte. Więc prawdopodobnie nie będzie mi dane tam się dostać, ale żeby to sprawdzić, spróbujmy tam się po prostu wspiąć. Co to jest? No niestety. Więc jednak ten klucz będzie niezbędny. No niestety. Załatwiony, ale nie, kurczę, pokazywało mi przez chwilę, że mogę cywila załatwić, ale to byłby błąd, to byłby poważny błąd. No ale oczywiście klucze, one były gdzieś w tych okolicach, zaznaczmy sobie. Spróbujmy tam wrócić w takim razie. No tak, jeszcze mnie ktoś zlokalizuje. Proszę, pierwszy klucz jakiś znajduje się tutaj. Oczywiście te drzwi mamy zabarykadowane. Tak. A drugi klucz tam. No przejdźmy się. Gdzie mi to pokazywało, a gdzieś tam dopiero. No dobrze, to w takim razie na razie zobaczmy tutaj.
gdzieś tam w środku okazuje się. No tak, tylko tędy ja nie przejdę po prostu. A spróbujmy tutaj z tej strony. No z tej strony już prędzej. Gdzieś tam. No też kurczę, to jest tak umieszczone trochę dziwnie. Ale nic, idziemy na górę. O! Znajdź klucz do tego zamka. No widzicie. Nie ma szans, żeby tam się dostać. No. Coś mi się wydaje, że powinien być dostęp chyba z zewnątrz. Coś tak czuję w kościach. No tutaj nawet nie ma jak. Włączmy jeszcze raz wzrok Odyna. O proszę. Łatwa sprawa. I teraz spróbujmy tutaj do tej skrzynki się dostać. No więc to w ten sposób. No dobra, no mamy w jakiś sposób... W jakiś sposób mamy progres. Jeśli chodzi o te klucze oczywiście. Kolejnym kluczem, no który akurat mam tutaj na widnokręgu, no to jest coś tutaj. Ach, straciłem strzałę, szkoda. Pospieszyłem się trochę. Drzwi zamknięte. A gdzie ten klucz? Tutaj. Proszę, jak on został nieukryty. Co mi to dało, że ja tutaj się dostałem? Prowiantu nie potrzebuję. Nie mam zielonego pojęcia. O! Ale też mi brakuje trochę amunicji. Też powinienem mieć to na uwadze. O! Teraz to mogę zniszczyć. I co dalej? Doskoczyć tam po prostu. Ajajajajaj. No nie tak to miało wyglądać. Jak ja mam tam się dostać? Czekajcie, bo ja jeszcze sobie zapalę pochodnie, żeby trochę tutaj sobie oświetlić. Chyba będzie to w ten sposób, że przesunę to tak. Teraz dopiero będę mógł się tam dostać. No. I o to chodziło. No dobrze, czyli kolejna miejscówka załatwiona. No ja jeszcze będę chciał wydostać się stąd. Tylko tak, ja tą pochodnię zostawię, wiecie, nie chcę zwracać na siebie uwagi. I jestem gdzieś tu. Wiecie, no ja szukam cały czas klucza. Nie wiem, o jest kolejny. No nie mogę, kurczę, no. No nie mogę tego zniszczyć. No teraz dopiero.
No bym, kurczę, zawalczył z tobą. Ale nie dane było tobie, koleżko. Tobie też. No na razie spokój. Ej, dwa klucze tutaj widzę. Trzy. Oh my god. Którym w pierwszej kolejności się zająć? Wiecie co? Może ja spróbuję w pierwszej kolejności podejść tam, ale dobrze by było, żebym ja uzupełnił sobie... Aj, widzicie, no szkoda, szkoda. Chętnie bym uzupełnił amunicję. No jednym ze sposobów jest po prostu odwiedzić kupca. A drugim ze sposobów jest po prostu liczyć na szczęście i znaleźć amunicję w świecie gry. Tutaj nawet już myślałem, że dwa klucze, ale jeden przesłaniał drugi. Aha. Oj, nie mam amunicji. Kurczę. Załatwiony. Ach, to kurczę, nie jest taka prosta sprawa tutaj. Tych kluczy jest tutaj bez liku, naprawdę. No i mamy drzwi zabarykadowane. Niestety. Aj, ty mnie atakujesz. Kurczę, jest, dostał. On trochę się ruszał, także ciężko było go trafić, ale... I nie mogę tego zniszczyć. No muszę użyć amunicji. No szkoda. O, ho, 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 ho. 18 sztuk srebra tak sobie leżało. Plus 5. Plus 1. Mamy klucz. To jest klucz do skrzyni, tak? No nie. Ale patrzcie, no myślałem, że drabinę tutaj mamy, ale nie, pomyliłem się. Rozwalmy to. Aj. No nie trafiłem go. Szkoda. Ale spróbuję go tak załatwić. Ależ tutaj jest, kurczę, dobroci. O matko jedyna, patrzcie tylko na to. Jeszcze tutaj. No i patrzcie, no mamy jeszcze tutaj skrzyneczkę. Prawdopodobnie jeszcze... A, mogę otworzyć, no proszę. Prawowite żądanie. Ja ostatni z linii Boudicca i prawdziwy dziedzic tronu Anglii. Rozkazuję cię wyczać sztancę z wizerunkiem fałszywego króla. Wkrótce moja twarz przyozdobi każdą srebrną monetę w całym kraju, a wtedy się przekonamy, kto ma szlachetniejszy nos.
O, patrzcie tylko na to. Jeszcze się nie spotkałem w grze z czymś takim, żeby tyle monet było tak po prostu poukładanych na skrzyniach, czekających tylko na zebranie. Coś niebywałego. No tylko nie mam klucza. Tylko nie mam klucza. No ale powoli będziemy to wszystko zdobywać. Ja jeszcze chętnie zdobyłbym trochę amunicji. Nawet nie będę się zastanawiał strzelać w plecy, w głowę czy w cokolwiek innego. O proszę. O to chodziło. Dwie sztuki tylko. No niewiele. Ale mamy kolejne miejsce, gdzie można uzupełnić amunicję. Zabierz klucz. Czy to będzie klucz, moi drodzy, właśnie do tej skrzyni na dole? No jest tylko jeden sposób, żeby się o tym przekonać. Po prostu tam wejść i ją otworzyć. No właśnie. O to chodziło. No ja tutaj będę poszukiwał, moi drodzy, kolejnych kluczy, tylko rozejrzę się. No akurat z tej strony tu mamy dwa. Wejdź jeszcze wyżej. Gdzie ten klucz jest? Tam gdzieś, a tutaj? Z tej strony. No dobrze, no to ja w takim razie spróbuję tam się przedostać. Nawet w miarę szybko, jeżeli tylko mam ku temu sposobność. I to będzie prawdopodobnie ta chata tutaj. Tylko jak się do niej dostać? Jak się dostać do środka? Jeden załatwiony. No poczekajmy chwilę. Oho ho. I co tu mamy? No tak, potrzebuję właśnie tego klucza. Na wszelki wypadek uzupełnimy zdrowie. Na wszelki wypadek otworzymy sobie skrócika, zlokalizujemy właśnie ten klucz. Spróbuję załatwić tego gościa. Zostawmy tą pułapkę. I to może nie jedną, a dwie zastawimy. Rzadko to robię, ale wypadałoby robić to częściej. No i tak, i tutaj uzupełniamy. O, nawet nie muszę. Patrzcie, jeszcze jedną pułapkę. Trzecia i czwarta. No, to mi się podoba. No i ten klucz nieszczęsny gdzieś tam w środku jest. Gdzieś tam w środku, tak? Ach, no ma... A to mogę tędy wejść. No, niżej, niżej, niżej. Teraz dopiero. No i mamy ten klucz. Otworzymy sobie wyjście. Okej. Teraz tak. Zabierz klucz. Mamy notatkę. Żądanie zapłaty podatku. Mam dość twojej niekompetencji. Jeśli jakiś kupiec sądzi, że nie dotyczą go podatki, powiedz mu, że przychodzisz od stryczka i że to właśnie go spotka, jeśli nie zapłaci tego,
co mu wyznaczono, rób swoje. Ktoś tu kogoś straszy stryczkiem. No i dobra, i wychodzimy stąd i lecimy właśnie do tej skrzynki tutaj. Bo to będzie rozwiązanie tej kwestii skrzynkowej. Oczywiście. Kolejny klucz. Gdzie jesteś? Kolejny kluczu. No na razie jest. Mam tutaj kolejny. Też szybko się stąd wydostać i jak najszybciej tam się przedostać. Czy ten klucz to ma przy sobie jakiś żołnierz? Zobaczmy to. To był moment. A klucz po prostu leży sobie tutaj na tym stoliku. Zastawmy pułapkę. O właśnie, teraz mogę go dopiero zabrać. Zastawmy kolejną. I kolejną. No i nie wiem, do czego ten klucz teraz będzie tutaj potrzebny. No gdzieś tu w pobliżu jest skrzynka. Patrzcie na to. No, ona jest tutaj w tym budynku. Jak do niego wejść? Drzwi mamy zabarykadowane, a jeszcze nie przyjrzałem się dobrze w ogóle z tej strony. Przyjrzyjmy się. Może będzie jakieś wejście tutaj? Jakaś przeszkoda do odsunięcia? Cokolwiek. Oho. Aj, nie tak. Jesteśmy w środku. A skrzynka? Gdzieś na górze? Drzwi zabarykadowane. No dajcie spokój. Tam jest za ścianą. Jest tu jakieś przejście? No oczywiście, że tak. No i mamy to. Mamy to. Teraz to zniszczyć. Myślałem, że się nie uda. Okej. Okay. No jeszcze mogę ewentualnie skorzystać. Ach. Skubany uchylił się. No ale dobrze. Czy ja mogę akurat w tym momencie zapisać? Mogę oczywiście jak najbardziej. No i cóż, moi drodzy, no będziemy ten materiał kończyć. Sami zobaczcie, ile jeszcze tutaj aktywności jest do wykonania. To jeszcze nie koniec na pewno. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, zostawcie kciuka, subskrybujcie mój kanał i w kolejnym materiale będziemy oczywiście kontynuować. Cześć!